17 października po długiej chorobie zmarła Małgorzata Adamska-Chmiel, zastępca burmistrza miasta Jasła. Małgorzata Adamska-Chmiel, jaślanka, mężatka, matka dwójki dzieci. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Filozoficzno-Historycznego, kierunek filozofia. Oraz absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Studia MBA in Public Management Master of Business Administration ze specjalnością zarządzanie w sektorze publicznym. Od 2004 roku zarządzała w Urzędzie Miasta w Jaśle funduszami europejskimi. Najpierw jako pełnomocnik burmistrza, od 2005 roku jako kierownik wydziału, przygotowując i koordynując projekty unijne. W tym czasie miasto Jasło wraz z podległymi mu podmiotami pozyskało ponad 150 milionów złotych dofinansowania. Zajmowała się również działaniami z zakresu rozwoju gospodarczego miasta oraz rewitalizacją miasta, począwszy od współpracy przy opracowaniu pierwszego dla Jasła lokalnego programu rewitalizacji w 2004 roku. W latach 2008-2010 kierownik Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego. Zależy nam bardzo na tym, żeby rewitalizacja nie było właśnie, jak jest nieraz postrzegane, betonowanie miasta, ale zazielenianie go, zmienianie w taki sposób, żeby nam się tu żyło lepiej, przyjemniej. Rewitalizacja ma też to do siebie, że nie da się jej zrealizować samodzielnie, to znaczy nie da się jej zrobić tylko przez urzędników, przez instytucje urzędu. Konieczne jest zaangażowanie mieszkańców. Od 16 października 2019 roku pełniła funkcję zastępcy burmistrza Jasła. Nadzorowała pracę wydziałów, funduszy zewnętrznych, rewitalizacji i strategii, generatora nauki GEN, wspierania przedsiębiorczości, biura rzecznika prasowego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle. Pani Małgorzata jest pracownikiem urzędu od 16 lat i dała się poznać jako osoba, której bardzo zależy na rozwoju miasta, ale także na jakości życia mieszkańców. To do niej w głównej mierze należało pozyskiwanie funduszy zewnętrznych i jestem przekonany, że nasza wspólna praca nadal będzie przyczyniać się do rozwoju miasta. Liczę, że uda mi się sprostać oczekiwaniom. Niemniej wiem, że bez zaangażowania mieszkańców, bez Państwa zaangażowania niestety te działania nie będą wystarczająco skuteczne. Wierzę, że tym razem zechcą się Państwo włączyć jeszcze szerzej niż do tej pory i to, co planujemy zrobić, będzie nie tylko skuteczne, ale odczuwalne przez wszystkich. Poza projektami unijnymi współtworzyła i wdrażała funkcjonujące do dzisiaj projekty edukacyjne. Jasielski Uniwersytet Dziecięcy oraz program Jasło – Miasto Wiedzy. Była autorem wielu projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych, w tym obecnie realizowanego Jasło – Moje Miasto – Mój Dom. Wiadomo, żeby zatrzymać tutaj ludzi, a to jest nasz najgłówniejszy problem, no to muszą być miejsca pracy i oczekuje się na przykład często, że powinien tutaj przyjść duży inwestor i zatrudnić i to nam rozwiąże wszystkie problemy. Tak nie jest. Czasem się zdarza, że rzeczywiście może w jakimś stopniu by nam ten problem się rozwiązał, ale tak naprawdę naszym wielkim potencjałem jest ta tutaj lokalna gospodarka, te małe i średnie przedsiębiorstwa, które naprawdę mają ogromny potencjał i przy wsparciu, przy stymulowaniu tego rozwoju, przy partnerstwie miasta z podmiotami gospodarczymi naprawdę można tutaj wykreować dobre miejsca pracy, a z drugiej strony mamy taką sytuację, że lokalni przedsiębiorcy potrzebują pracowników, a my ich nie mamy na rynku, ponieważ kształcimy zupełnie w innych kierunkach. I to jest bardzo duży problem. Dlatego jednym z projektów w ramach tego projektu Jasło Moje Miasto, Mój Dom, jednym z przedsięwzięć jest właśnie dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy. Jasło zawsze było jej miejscem na ziemi, dlatego ze wszystkich sił starała się o jego rozwój. W naszej pamięci pozostanie jako ta, której każde działanie nastawione było na realizację marzeń o jak najlepszym życiu dla mieszkańców. Ja mam nadzieję, że Państwo będziecie się mogli sami przekonać, że warto, że to jest ważne miejsce i to jest miejsce właśnie tworzone przede wszystkim dla dzieci, dla młodzieży, ale też dla mieszkańców. No po to, żebyście mogli rozwijać swoje pasje, umiejętności, żebyście mogli się tutaj spotykać. Chodzi o to, żeby
z każdej okazji możliwej skorzystać, żeby rozbudzać ciekawość dzieci, żeby one mogły odkryć to, co ich interesuje, a potem tę wiedzę pogłębiać. Bo wiedza to klucz nie tylko dobry do przyszłości, ale przede wszystkim klucz do sukcesu. Ale prawda jest taka, że każdy z nas jest wyjątkowy, każdy z nas ma swoje talenty, swoje umiejętności, swoje pasje, a efekt przychodzi wtedy, kiedy je połączymy i się otworzymy na to, żeby wspólnie działać. Dlatego ten budynek się nazywa w ogóle GEN, bo uważamy, że mamy, my, mieszkańcy miasta Jasłab, DNA, po prostu pęd do wiedzy, ale mamy umiejętności, mamy wiedzę, jesteśmy kreatywni, przedsiębiorczy. Ten potencjał w nas tkwi, tylko go trzeba wydobyć. Bardzo ważny jest dla nas głos Państwa i to, że chcecie się dzielić z nami Waszymi pomysłami, Waszymi potrzebami. Zapraszamy do kolejnych spotkań. Małgorzata Adamska-Chmiel. Na zawsze w naszych sercach.